I'm out the door, day is gone. Lick my wounds and face the tunes to the call. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Ci z was, którzy śledzą mnie już jakiś czas tutaj na YouTubie, z pewnością wiedzą, że seria ThinkPad jest to chyba seria laptopów, którą najbardziej sobie ulubiłem. W dużej mierze zawsze używałem urządzeń starszych, urządzeń, które no już miały ładnych parę lat na karku. Dziś mam dla was coś nowszego, bo będziemy sobie rozmawiać na temat ThinkPada X1 Yoga w wersji pierwszej. Tak więc na pierwszy rzut oka ktoś z was może powiedzieć, że no co, no wygląda jak ThinkPad. I ktoś mógłby błędnie założyć, że no hej, przez tyle lat zasadniczo nic się nie zmieniło. I rzeczywiście, o ile na pierwszy rzut oka można by tak powiedzieć, jednak gdy zaczęliśmy się przyglądać temu ThinkPadowi, okaże się, że jest on o wiele, wiele chudszy. Mimo tego, że jest on tak chudy, udało się w nim zmieścić naprawdę sporo technologii i sporo portów. Po lewej stronie znajdziemy kolejno złącze zasilające, własnościowe złącze rozszerzeń, mini DisplayPort oraz złącze USB. Natomiast znajdziemy, ku uciesze wszystkich HDMI, dwa kolejne porty USB, jacka 3,5 mm, przyciski do regulowania głośności, przycisk do włączania urządzenia oraz stylus. I tutaj myślę, że wzornictwo, mimo że pozostało w takim klasycznym tonie ThinkPadowym, wszystko stało się o wiele bardziej eleganckie. Myślę, że to głównie ze względu na materiały, z jakich laptop jest wykonany, ponieważ wszystko jest bardzo miłe w dotyku, sprawia wrażenie solidności, jak zawsze zresztą w ThinkPadach. Powiem wam, że w tym konkretnym modelu bardzo zaskoczył mnie touchpad. I o ile zwykle, gdy używałem ThinkPadów, używałem trackpointa i jestem raczej fanem trackpointów, tak, powiem wam, że w tym ThinkPadzie, przez to, że touchpad jest większy i o wiele bardziej precyzyjny, złapałem się na tym, że zasadniczo korzystałem z niego nawet częściej niż z trackpointa. Dodatkowo z takich bajerów znajdziemy tutaj czytnik linii papilarnych, który działa naprawdę szybko i teraz wystarczy palec tylko przełożyć, a nie przeciągać, jak to miało miejsce w starszych modelach. To, co jednak specjalnie przykuwa uwagę w tym konkretnym ThinkPadzie, to jego ekran. I ekran to jest zawsze rzecz, którą niesamowicie ciężko jest pokazać na filmie, ponieważ raz, że ekran jest przechwytywany przez moją kamerę, który w jakiś sposób zniekształca ten obraz, tak jeszcze wy wyświetlacie przecież ten obraz z mojej kamery na jakimś innym wyświetlaczu. Miałem okazję testować parę różnych monitorów naprawdę z wysokiej półki, ale ten konkretny ekran powalił mnie na kolana. I było to spowodowane w dużej mierze dlatego, że był to ekran wykonany w technologii OLED, który ma rozdzielczość 1440p. Na to się tak niesamowicie dobrze patrzy. Cały sekret OLEDa polega na tym, że czernie są naprawdę czarne, ponieważ w zwykłym wyświetlaczu LCD, nawet gdy mamy kolor czarny, ekran jest cały czas z tyłu podświetlany, natomiast w ekranie OLED każdy piksel jest indywidualnie zaświecany, tak więc czarny jest naprawdę czarny. I myślę, że tutaj głównie graficy i amatorzy filmów będą naprawdę przeszczęśliwi, ponieważ do konsumpcji takich rzeczy, myślę nawet do tworzenia, jest naprawdę rewelacyjny. Ja osobiście zmontowałem na tym ThinkPadzie dwa filmy. No myślę, że chyba nigdy wcześniej nie udało mi się tak dobrze pokolorować moich filmów jak na tym ThinkPadzie. Oczywiście wspomniałem tutaj o grafikach, o twórcach, ale myślę, że przeciętny użytkownik również zauważy, że wow, ten ekran jest taki żywy. Wracając jeszcze do rozdzielczości, mówiąc tutaj o 1440p, myślałem, że to jest poniekąd za dużo, że to już jest taka przesada. Jednakże okazuje się, że przez to, że laptopa możemy użytkować w czterech trybach, w tym w trybie tabletu, kiedy rzeczywiście trzymamy go dość blisko twarzy, okazuje się, że taka rozdzielczość jest naprawdę super, bo nie widzimy w ogóle pojedynczych pikseli i wszystko wydaje się być nadal tak samo ostre jak i wcześniej. A gdy mówimy o trybach pracy, to tak jak wspomniałem, mamy tryb tabletu, mamy tryb standardowy, czyli tryb laptopa, mamy tryb podstawki, który może służyć nam do oglądania filmów, oraz mamy tryb namiotu, który również chyba może służyć do oglądania filmów, tudzież
grania w jakiegoś Hearthstone'a czy coś, to był zasadniczo drugi raz, kiedy miałem możliwość używać urządzenia 2 w jednym. Wcześniejszym był ThinkPad X200 Tablet, czyli bardzo stary sprzęt. No i powiem wam, przez to, że ta X1 Yoga jest bardzo chuda, no to rzeczywiście przyjemnie się korzysta z tych wszystkich trybów pracy. No i jest to o wiele bardziej komfortowe doświadczenie. Swoją drogą, tutaj jest bardzo fajne rozwiązanie, które raczej nie występuje w innych konwertowalnych urządzeniach. To mianowicie, że kiedy przekształcamy laptopa w tryb tabletu, jest bardzo fajne to, że klawisze chowają się tak jakby do środka, po to, żeby nie mieć takiego dyskomfortu, jak trzymamy wtedy tablet, że czujemy, że klikamy te klawisze. Porozmawiajmy nieco o bebechach tego ustrojstwa. Ponieważ do dyspozycji mamy tutaj Intel Core i7 szóstej generacji w wersji U, 16 GB RAMu DDR3 oraz dysk SSD 512 GB. Początkowo spodziewałem się, że laptop będzie po prostu kosił wydajnością, no bo przecież mamy i7 na pokładzie. Jednak jeżeli popatrzymy na surowe benchmarki, okaże się, że ten laptop jest tak mniej więcej 20% mocniejszy, jeżeli chodzi o moc procesora, od takiego ThinkPada X230. I początkowo może was to zdziwić, że no ale halo, no przecież to już parę ładnych lat minęło. I jasne, będziecie mieli tutaj rację, jednakże procesor zastosowany w Yodze jest z serii U, czyli tej energooszczędnej. No i okazuje się, że w przypadku ThinkPada X230 procesor pobiera 35 W, natomiast w Yodze pobiera 15, a mimo to jest 20% mocniejszy. Nie wspominając już o układzie graficznym, który jest znowu prawie 2 razy mocniejszy. To robi wrażenie, ponieważ laptop jest w stanie bez problemu wytrzymać 6 godzin przy takim codziennym użytkowaniu, jak nie wiem, oglądanie filmów, przeglądanie internetu, takie po prostu codzienne czynności, które nie wymagają aż tak intensywnej pracy procesora. No i właśnie myślę, że do takiego grona osób ten laptop jest skierowany. To znaczy do osób, które potrzebują pracować rzeczywiście mobilnie, które cenią sobie po prostu wygodną klawiaturę i naprawdę żywy ekran. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował tego laptopa zaprząc do nieco mocniejszych rzeczy, takich jak na przykład obróbka filmów. No i w moim przypadku pracowałem na DaVinci Resolve i obrobiłem na tym laptopie 2 filmy w rozdzielczości 1080p. No i tutaj muszę przyznać, że w rozdzielczości 1080p jest to no, wygodna, komfortowa praca, nic specjalnego, ale da się to zrobić i idzie to całkiem sprawnie. Możemy śmiało robić korekcję kolorów, cyfrową stabilizację obrazu, to nie zabija tego laptopa, bardzo dzielnie sobie z tym radzi. Gorzej temat wygląda, kiedy chcemy ten film już potem zrenderować. To nie jest urządzenie skierowane do ciężkiej pracy. Oczywiście, mimo że ten laptop nie jest skierowany do gier, pomyślałem, że przetestuję kilka dla was.
No tak jak mówiłem, nie jest to laptop do gier, jednak gdyby ktoś był bardzo uparty, myślę, że coś by się dało pograć. Myślę tutaj głównie o starszych tytułach, czy o tytułach e-sportowych, które raczej zwykle są bardziej zoptymalizowane. Troszeczkę słodziłem na temat tego laptopa, jednakże jest jedna rzecz, która osobiście mi troszeczkę do gustu nie przypadła. Mianowicie są trzy cechy w laptopach, których nie lubię. 1. Kiedy laptop jest ciężki. 2. Kiedy trzyma krótko na baterii. I 3. Kiedy się grzeje. Zgadnijcie, którą wadę posiada ten model. Grzeje się. Niestety piękny, cienki design wymaga poświęceń. Myślę, że jest to jeden z najładniejszych laptopów, który miałem przyjemność używać. Tak, no, przez to, że jest on taki cienki, nie można spodziewać się, że odprowadzanie ciepła będzie rozwiązane idealnie. Nie chciałbym, żeby to było odebrane tak, że laptop notorycznie był przegrzany. Nie, po prostu kiedy dowaliłem mu do pieca, potrafił się naprawdę dość mocno zagrzać. Nie było to uciążliwe o tyle, że czułem ciepło pod palcami, bo myślę, że izolacja między użytkownikiem a urządzeniem poprzez klawiaturę była naprawdę spoko. Tak po prostu irytował mnie wentylator, który po prostu już potrafił się całkiem nieźle rozkręcić. I mówię tutaj głównie przy tym, kiedy przyciskałem laptop dość mocno, to znaczy kiedy próbowałem montować na nim film, kiedy odpaliłem jakąś cięższą grę, no ten wentylator naprawdę był już troszeczkę irytujący. Więc tutaj wychodzi takie moje bardziej czepialstwo. Jednakże była to pewna taka niedogodność, która mi osobiście przeszkadzała w tym urządzeniu. Jeśli ktoś szuka mobilnego sprzętu do lekkiej pracy i konsumpcji mediów, to myślę, że jak najbardziej mogę ten sprzęt polecić, bo w tej dziedzinie, do której został zaprojektowany, sprawdza się wzorowo, jak to ThinkPad. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli jesteście głodni ThinkPadów i technologii, to polecam zerknąć na mój kanał, gdyż tam jest troszeczkę filmów tego typu. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie. BIOS.